Podczas gdy jedne ugrupowania powstają, skupiając niedawnych przeciwników, inne rodzą się przez podział. Na czerwcowym kongresie Porozumienia Centrum zabrakło części jego niedawnych czołowych działaczy, którzy najpierw utworzyli własną frakcję, a następnie wyszli z partii. Jest wśród nich m.in. były premier Jan Olszewski, którego kandydaturę na to stanowisko zgłaszało właśnie Porozumienie Centrum. Dziś wokół jego osoby powstaje nowa partia – Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne. Jedna rzecz jest dla mnie najważniejszym znakiem nadziei. To jest mianowicie to, że w tych dyskusjach i w dokumentach, uchwałach, które podjęliśmy, udało nam się, jak sądzę, pogodzić dwie ważne rzeczy. Stanowczość i umiar. Ideową pryncypialność i otwartość. Rzeczy bardzo trudne do pogodzenia, ale bez pogodzenia których nie powstaje żaden liczący się wielki ruch społeczny i polityczny. Uczestnicy Kongresu Forum Chrześcijańsko-Demokratycznego, zebrani w dniu 13.06.1992 w Warszawie, z najwyższym oburzeniem oceniają działania prowadzone ostatnio przez Lecha Wałęsę. W wyniku ujawnienia teczek tajnych współpracowników SB i UB okazało się, że Lech Wałęsa jest na liście tych współpracowników. Polityka Wałęsy na stanowisku prezydenta, którą prowadził przez półtora roku, antypolska i antydemokratyczna, sprzyjająca komunistom, dowodzi, że Lech Wałęsa nigdy nie uwolnił się od dawnych powiązań i pozostaje nadal uzależniony od tych sił, którym składał te zobowiązania. Człowiek, który ma takie obciążenia polityczne i działa w taki sposób, przeciw podstawowym wartościom Polski i demokracji, nie może być prezydentem naszego państwa. Wzywamy Sejm, by podjął odpowiednią procedurę stawiającą Lecha Wałęsę przed Trybunałem Stanu. Wzywamy społeczeństwo do okazania powszechnego cywilnego nieposłuszeństwa pod hasłem: Wałęsa musi odejść.